jest wyjątkowego, który sam siebie widział jako ogniwo w łańcuchu rozwoju sztuki, odwołując się do wielu wybitnych postaci i znaczących obrazów, ikonografii w przeszłości, ale też artysta mający absolutną zdolność kreowania świata współczesnego w sposób tylko dla siebie właściwy, wymagający w czasach, kiedy tworzył, odwagi artystów wielkiej awangardy, bo był awangardą. Tak patrzeć na świat i tak malować, takim kolorem nasycać swoje płótno, który zachwycał. A sztuka między innymi jest po to, żeby zachwycać. Ale ten zachwyt nie jest powierzchowną radością z obcowania z pięknym obrazem. Zawsze jest tam gra tego, co odkryte i zakryte, cienia i wyjścia z cienia, oparowania kolorem w sposób absolutnie mistrzowski, który pokazuje nam bogactwo natury i człowieka. Ja nie chcę za dużo mówić na ten temat, chociaż sztuką Zbysława fascynuje się od bardzo wielu lat, ponieważ Państwo dostaniecie za chwilę znakomicie wydanych, darujcie tu brak skromności, katalog tej wystawy, ale krakowskim w takim najgłębszym sensie, krakowskim jakim był, nie powiem. Proszę Państwa, jak zwykle Pan Dyrektor wspaniale prezentuje każdą wystawę. Rozwin te myślane. Tak, ja tylko chciałem powiedzieć, że nam się marzyła ta wystawa, bo ciężko jest zbudować taką wystawę z wielu względów, bo to jest artysta, który gdzieś był ukryty przez te lata ostatnie, ale nam się udało, chyba jednym z nielicznych, i to nam się marzyło, aby to pokazać w Warszawie, tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie, jak Państwo wiecie, pokazujemy to, co jest najpiękniejsze, najwartościowsze w malarstwie polskim, bo taką przyjęliśmy sobie regułę, że będziemy tutaj budować, przypominać, że malarstwo zawsze się ma swoją ogromną siłę działania. Ja tylko chcę powiedzieć tak. Ja przyjaźniłem się właśnie z mistrzem i chcę powiedzieć, że Maciej to był Zbysław, właśnie, ale Zbysław był wspaniałym przyjacielem, był w kręgu, nie tylko, byliśmy w jednym kręgu. To przypomnę Państwu, Łukasz Korolkiewicz, ja byłem w tym całej gromadce, to było też pokolenie Dobsona, to było pokolenie całej naszej grupy Andrzeja Bielawskiego, Andrzeja Miękowskiego, gdzie przyjaźniliśmy się razem, byliśmy, wystawialiśmy dużo, no i niestety los nieubłagany, za szybko, za wcześnie, jak to w życiu czasami bywa, zabiera jednych z najpiękniejszych ludzi. Był to człowiek wyjątkowej urody pod każdym względem. Bardzo przyjacielski. Ile razy bywałem w Krakowie, bywałem w jego cudownym domu, pracowni. I proszę Państwa, tam jest jeszcze tak dużo obrazów, że ja myślę, że Pan Czesław znowu może kiedyś nam pokaże resztę, bo to się nie da pokazać nawet na takiej dużej ekspozycji, którą mamy tutaj. I myślę, że Państwo, to co powiedział Pan Dyrektor, będziecie na pewno zaskoczeni częściowo pod urokiem tej sztuki, bo jest to, no cóż, jest to wspaniałe malarstwo i ja jestem szczęśliwy, że udało się to prowadzić, no nie chcę powiedzieć po wielu trudach, ale jednak dopiąć tego, że ta wystawa jest i dzięki tutaj tym dwojgo niespożytym silnym naszym wspaniałym współpracownikom, czyli Ani i Marcina, którzy mają nazwiska. No. Marcin Fedisz, Ania Ciecierowska-Korzyńska i Mariana Dąbrowska. To już są tak znani, że wszyscy Państwo wiecie, o kim mówię. Także. Także nie chciałbym zamęczać. Oddaję głos Panu Czesławowi, który trzyma pieczę nad tymi dziełami i mam nadzieję, że nam troszeczkę zdradzi jeszcze. Witam Państwa bardzo serdecznie. Czuję się ogromnie zaszczycony i wzruszony równocześnie, że tak liczne grono
tutaj przyszło na otwarcie wystawy Zdysława Marka Maciejewskiego. A na wstępie chciałem niezwykle serdecznie podziękować panu dyrektorowi Waldemarowi Dąbrowskiemu i panu rektorowi Adamowi Myjakowi, że wystąpili z tą propozycją. Jak ją otrzymałem, a ta propozycja była jeszcze wzmocniona telefonem pana rektora do mnie, stwierdziłem, że to jest propozycja absolutnie nie do odrzucenia i trzeba zrobić wszystko, żeby do tej wystawy doszło. Przyjeżdżałem tutaj parę razy i było mi bardzo miło poznać głównych bohaterów tej wystawy, tych, którzy ją właśnie przygotowali, dokonali niezwykłej aranżacji. Na początku miałem wątpliwości, no ale okazało się, że aranżacja, która jest, przekonała mnie całkowicie. Także chylę czoło przed panią Anią Skorożyńską Ciecierą, przed panem Markiem Marcinem Feliszem. Także wielkie podziękowania za troskę o mnie pani Aleksandrze Noszczyk, która w sumie odebrała mnie po raz pierwszy, gdy przyjechałem do Warszawy z dworca i była tak urocza, że już mnie bardzo pozytywnie nastawiła do całej instytucji. Dziękuję także pani Marianie Dąbrowskiej za gigantyczną pracę dokumentacyjną i redakcję katalogu, także panu Wąsikowi i całej załodze, która się nie ujawniała, a która też pracowała na tej wystawie. Maciejewski Zdysław był moim przyjacielem przez 25 lat i jest także po śmierci do teraz. Gdyby chciało się mówić o jego twórczości, trzeba byłoby mówić bardzo dużo, no ale jeszcze powiem, że pierwszy występ w chórze artystów w Operze Narodowej miał w 2004 roku. Wystawiała tutaj swoje prace Akademia, Europejska Akademia Sztuk. No a teraz ogromnie się cieszę, że może w tej pięknej instytucji wystąpić jako solista. Trudno jest mówić o sztuce Maciejewskiego w skrócie, ale posłużę się tylko paroma hasłami, które z powodu jego nieobecności powtórzę za nim pewne hasła, które często powtarzał, w szczególności w stosunku do prasy. Jednym z nich było hasło: emocja niesie, cierpliwość robi się po drodze. Chodziło właśnie o to, że najpierw powstaje emocjonalny plan stworzenia obrazu, a później trzeba wykazać niezwykle dużo cierpliwości w tym, żeby ten obraz perfekcyjnie wykonać i doprowadzić do tego, aby mógł zaistnieć i nie drzeć ze strachu przed publicznością. Drugie hasło wyraża jego stosunek do twórczości. Sztuka jest dla mnie ofiarą całopalną. I chodzi o to, że jeśli już jest ten proces tworzenia obrazu, wtedy artysta daje absolutnie z siebie wszystko. Spala się totalnie, czasami nie dojada, wymaga izolacji, jest zdenerwowany, jeśli pojawiają się ci, którzy mogą być po drodze intruzami, zakłócać proces twórczy. I hasło jakby trzecie, bardzo ważne także dla twórczości Maciejewskiego, był przez 3 miesiące we Francji, Anglii, Szkocji, Austrii w roku 1981. Akurat było to przed wybuchem stanu wojennego i gdy przyjechał do kraju, pytano go, dlaczego nie zostałeś tutaj, jest tak źle, niczego nie można kupić, bieda totalna. I on wtedy powiedział: piękno jest moją ojczyzną z wyboru. No i właśnie to piękno, w szczególności w po roku 80. jest bardzo widoczne w jego obrazach.
I powiedział, że on nie musi wiedzieć, że za granicą bo właśnie piękno może znaleźć wszędzie. I jeszcze tylko jedna sprawa. Powstały trzy chyba prace zatytułowane Totalne zagrożenie. I chociaż one mają wydźwięk erotyczny, to w zasadzie jest to pewnego rodzaju stosunek wyrażony do jego stosunek przez ten tytuł wyrażony do stanu, jaki odczuwa w momencie, gdy prezentuje obrazy na wystawie. Dlatego, że może być zaatakowany, skrytykowany przez dziennikarzy, zmiażdżony psychicznie i pokazanie wszystkiego, co się posiada, jest czymś takim, jakby się człowiek całkowicie rozebrał, pokazał wszystkie swoje tajemnice. I ja tyle chciałbym powiedzieć, bardzo dziękuję, ale jest jeszcze tutaj mój przyjaciel z Norwegii, Thomas Leiveta, którego poznałem w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jesteśmy absolwentami tej samej uczelni. I w tym miejscu chciałem także bardzo serdecznie podziękować moim przyjaciołom z Norwegii, którzy przyjechali tutaj, żeby także uczestniczyć w otwarciu tej wystawy. A przyjaciele z Norwegii często bywają w Krakowie i dzięki Tomasowi zaglądali wielokrotnie do pracowni Maciejewskiego. Przysłał podziękowania w języku angielskim. I would like very much to thank you to my friends from Norway. They made such an effort in Cambridge. I'm deeply touched by that. I'm very happy to be one of the close friends of Sławek, and based on many conversations that we've had about art and Maciejewski in particular, he asked me if I could say a few words this evening, and I was very happy to do so. Na podstawie wielu rozmów o sztuce i życiu z Maciejewskim chciałbym powiedzieć teraz parę słów. I'm no artist, but I think we all must try to be in whatever field we are in. Jestem artystą, ale sądzę, że każdy z nas słucha. Powiedział, tak, nie jestem artystą. Ale uważam, że każdy z nas powinien próbować być nim, choć trochę, bez względu na to, na jakim polu działa. And maybe especially in the most important of fields, a field which begins with birth and ends with death, the field of being human. I przede wszystkim na tym polu najważniejszym, który rodzi się w momencie, kiedy przychodzimy na świat, a który kończy się wraz ze śmiercią, czyli na tym polu bycia człowiekiem. I have worked as a family practitioner for many years and now I work within the field of psychiatry. I studied medicine in Krakow, but some of the most formative and important lectures I had was not given by doctors and professors of medicine. Tak, byłem lekarzem rodzinnym i teraz zajmuję się psychiatrią, ale jedna z najważniejszych lekcji zawodowych, jakie dostałem w życiu, nie pochodzi od lekarzy, ale... But by our main professor of humanities, professor Jan Ostrowski and others, lectures that was designed to open our minds to the fine arts and to learn to appreciate what we can learn from them. Wielkiego humanisty, profesora Jana Ostrowskiego, który mówi nam, jak otwierać nasze umysły, nasze dusze, jak żyć. Sir Isaac Newton said, we see so far because we stand on the shoulders of giants. Tak jak powiedział Isaac Newton, widzimy tak daleko,
ponieważ stoimy na ramionach gigantów. In great art, be it music, dance or painting, we have the opportunity to see the world through the eyes of another human being. W różnych dziedzinach sztuki, tańcu, muzyce, malarstwie widzimy świat oczyma tych wielkich, ale przecież oni też są ludźmi. It's an ability central in being a good fellow human being. In psychology, we talk about mentalization, the ability to understand oneself from the outside and others from the inside. Mój Boże, to już jest psychologia, nie wiecie o co chodzi, żebyśmy mieli zdolność zobaczenia siebie z zewnątrz i kogoś innego z wewnątrz. To understand the needs and desires, to rozumieć potrzeby i pragnienia, feelings, uczucia, beliefs and goals, wiary i cele, and reasons we have within ourselves, powody, które mamy sami w sobie, and recognize in others, i rozpoznać się w innych. In the world of fine arts, we are given the opportunity to observe the world through the eyes of another human being. Także w świecie sztuki mamy możliwość patrzenia na ten świat realny oczyma innego człowieka, artysty. We see so far because we stand on the shoulders of giants. I znów Newton widzimy tak daleko, ponieważ stoimy na barkach gigantów. And for me, one of these giants is Zbyszław Marek Maciejewski. Jednym z tych gigantów dla mnie wciąż jest Zbyszław Marek Maciejewski. I met his art when I was quite young, and it has stayed with me ever since. Spotkałem się z tą sztuką, kiedy byłem stosunkowo młody, ale została ze mną na zawsze. In his art, I have felt that I found resonance within myself. Z jego sztuką poczułem coś w rodzaju takich wartości rezonujących z tym, co mam sam w sobie. I have met him with curiosity over things I don't understand. Spotkałem go z szczególną ciekawością, sprawa, której nie bardzo rozumiem. He has also provoked me. Prowokował mnie. Sometimes to the point of disgust. Czasami do stopnia do stopnia disgust, no takiego nieprzyzwoitego powiedzmy. But reflecting over my own reactions to his art, I have also perhaps met aspects of myself. Ale kiedy wracają do mnie różne aspekty jego twórczości, uświadamiam sobie, że to jest także o mnie. I have been provoked to reflect over my associations and reactions and emotions. Byłem prowokowany na temat własnych emocji, reakcji, obserwacji. Zbyszław Marek Maciejewski's brave descriptions of all the different aspects of what is and can be being human. Jego twórczość to jest opowieść o różnych aspektach bycia człowiekiem. Being a child, bycie dzieckiem, a mother, matką, father, ojcem, a lover, kochankiem. Different aspects of human sexuality. W różnych wymiarach ludzkiej seksualności. Concepts of freedom. Koncepcja wolności. Of being under command. Bycia podporządkowanym. The beauty of nature. Piękno natury. All these are part of who I am today. And for that I am truly grateful. To wszystko jest częścią tego, kim jestem dzisiaj i za to jestem prawdziwie wdzięczny. We need artists like Zbyszław Marek Maciejewski. Potrzebujemy artystów tej rangi, jak Zbyszław Marek Maciejewski. We need them to become the best examples of ourselves. Potrzebujemy ich po to, żebyśmy byli przykładem tego najlepszego, urzeczywistnieniem tego najlepszego, co w nas jest. To learn from them. Uczyć się z nich.
człowiek. And to become artists in the most important of fields, a field which begins with birth and ends with death, the field of being human. I żeby stać się artystami w tej przestrzeni, która leży pomiędzy życiem i śmiercią, w tej przestrzeni, która jest po prostu człowieczym losem. Serdecznie zapraszam Państwa do obejrzenia tej wystawy. A podziękowania możecie składać mnie, profesorowi innym, za to wspaniałe doświadczenie. Proszę, proszę.